Kontenery zafunkcjonowały w wielu polskich miastach jako tańsza wersja lokalu socjalnego. Zamieszkują je osoby wykluczone w trudnej sytuacji życiowej. Taki też stan w Witrogoszczy w gminie Łobrzenica. Powinni zapewnić jakieś inne chyba mieszkanie, jakiś dom porządny. Jeżeli to komuś pomoże, to dlaczego nie zrobić tego? Lepiej jest w takich niż gdzieś pod mostem albo, nie wiem, pod chmurką. Z ekonomicznego punktu widzenia kontener socjalny jest dla gminy bardziej ekonomiczny. Koszt jego postawienia to około 60 tysięcy złotych. Takie mieszkanie jest ogrzewane elektrycznie, są też podłączone media. W wielu przypadkach taki obiekt ma wyższe standardy niż niektóre mieszkania socjalne. Na mieszkanie socjalne potrzeba 5 metrów na osobę, czyli tutaj 35 metrów jest minimum wymagane. Ten kontener ma niespełna 40, około 39 metrów kwadratowych powierzchni, więc spełniamy wszystkie kryteria. Sprawdza się też w przypadkach, gdy rodzina wykluczona społecznie sprawia problemy sąsiadom. Była taka potrzeba, mieliśmy problem, żeby znaleźć mieszkanie dla jednej z rodzin i postanowiliśmy kontener kupić. On nie jest przystosowany do warunków mieszkaniowych, a robimy wszystko, żeby ten kontener dostosować do warunków i wówczas zobaczymy, czy rzeczywiście to się przyjmie. Przyjęło się w innych miastach. W kraju powstają już osiedla kontenerowe. Zatem w gminie Łobrzenica lokatorzy ponosić będą symboliczną opłatę, bo czynsz opłaca miasto. Lokatorzy muszą opłacić tylko media, w tym ogrzewanie elektryczne. W gminie Łobrzenica są 24 lokale socjalne. W naszej gminie tak średnio statystycznie wpływa od 10 do 15 wniosków rocznie dotyczących przydziału lokali mieszkalnych. Kontener w Witrogoszczy stanął w sąsiedztwie innych mieszkań socjalnych utworzonych w budynku po byłej szkole. Zamieszkać ma w nim 7-osobowa rodzina sprawiająca największe problemy sąsiedzkie. Odizolowanie jej ma, zdaniem burmistrza, rozwiązać problem.